Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Ukraińskie siły zbrojne kolejny dzień stawiają dzielny opór okupantowi. Do największych ataków dochodzi na wschodzie i południu kraju. Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Okupanci robią wszystko, by zniszczyć jakiekolwiek życie na tym terytorium. Okrutne bombardowania i uderzenia w infrastrukturę i dzielnice mieszkalne świadczą o tym, że Rosja chce stworzyć tam terytorium bezludne. Dlatego obrona naszej ziemi, walka o naszych ludzi to dosłownie walka o życie. Rosyjskie wojska próbują nacierać z Iziumu w kierunku Słowiańska. Do ataków dochodzi także w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Na celowniku cały czas jest również Kijów, którego od początku rosyjskiej agresji nie zdołały opanować wojska Putina. Wczoraj w budynek mieszkalny w stolicy uderzyły rosyjskie pociski rakietowe, są ranni i ofiary śmiertelne. A to całkowicie zniszczony Irpin, który liczył blisko 62 tysiące mieszkańców. Miasto było jednym z głównych punktów zapalnych walk między siłami ukraińskimi i rosyjskimi, zanim wycofały się one z północnych regionów Ukrainy, by zintensyfikować ofensywę na wschodzie. Doszczętnie zniszczony jest także Mariupol. W zeszłym tygodniu Rosja ogłosiła tam swoje zwycięstwo. Ужасно. To straszne. To tak jak wtedy, gdy pokazują ostatnie dni planety. To samo było tutaj. Byliśmy głodni, dziecko płakało, gdy pociski grad uderzały w pobliżu domu. Jest to koniec. Nie da się tego opisać. Doświadczyli tego tylko ci, którzy tu byli. Nie umiem tego wyrazić słowami. To bardzo straszne. Ciągle niezdobyty pozostaje jednak kompleks przemysłowy Azowstal, którego bronią ukraińskie siły, a który cały czas jest na celowniku rosyjskiej armii. Na miejscu w podziemnych bunkrach ukrywa się wielu cywilów, kobiet, dzieci i osób starszych. Biuro prezydenta Ukrainy planuje operację ich wyprowadzenia, szczegółów jednak nie znamy. Ja dużo wierzę w to. Naprawdę wierzę, że wszyscy obrońcy Mariupola, oddział, który tu pozostał, ranni i żyjący, że zdołamy ocalić życie tych bohaterów. Rosyjskie siły cały czas ostrzeliwują także dzielnice mieszkalne Charkowa. Są kolejni ranni i zabici. Wiele budynków nie nadaje się do mieszkania. Ludzie, którzy ocaleli, żyją w ciężkich warunkach. Dzisiaj zakręcili wodę, a już od 2 tygodni nie mamy elektryczności, więc widać ogień. Dziś jest 66. dzień, odkąd Ukraina broni swojej niepodległości. Upływa termin składania zeznań podatkowych PIT za 2021 rok. Przypominamy, w jaki sposób można sprawnie rozliczyć się z fiskusem, z jakich ulg skorzystać oraz co można zrobić z 1% naszego podatku. Do 2 maja, czyli do poniedziałku, podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego za 2021 rok. Mogą zrobić to w Urzędzie Skarbowym lub nie wychodząc z domu za pomocą usługi Twój e-PIT. Gdzie czeka na nich projekt zeznania sporządzony na podstawie informacji, które wpłynęły od płatników. Tłumaczy Elżbieta Mularczyk, naczelnik 1 Urzędu Skarbowego w Gdyni. Podatnicy przy rozliczaniu mogą skorzystać z wielu ulg. Są to ulgi od dochodu, jest to ulga na przykład na cele rehabilitacyjne albo na wydatki związane z internetem, jak również wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Można skorzystać również z ulg od podatku, na przykład ulgi związanej z wychowywaniem dzieci. Rozliczając PIT możemy także pomóc innym, przekazując 1% naszego podatku na cele organizacji pożytku publicznego. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Nasza Przyszłość. Ten 1% może jest niewielki w znaczeniu podatkowym, natomiast dla fundacji ma ogromne znaczenie, ponieważ te środki od kilku lat wspierają te dzieła, które fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje. Przekazujemy z Fundacji Naszej Przyszłość 1% dla studentów na stypendia oraz na organizowanie na przykład praktyk studenckich, takich zawodowych. Pomagamy młodzieży. Wspieramy tą młodzież z małych miasteczek, prawda, ze wsi, która nie mogłaby sobie na takie studia pozwolić i cieszymy się, że możemy to robić właśnie dzięki temu, że Państwo wspieracie nas tym 1%. Podkreśla dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Fundacja prowadzi także badania naukowe dotyczące postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Mamy na dzień dzisiejszy, żebym tutaj nie skłamała, 1003 godzin nagrań wywiadów wideo oraz 1323 godzin nagrań rozmów
audio z osobami, które pamiętają tamte czasy i były świadkami właśnie pomocy, jaką Polacy jaką Polacy przekazywali, czy dawali, świadczyli narodowości żydowskiej, ale również to były świadectwa, które mówiły o tym, w jaki sposób ci Polacy byli, bym powiedziała, narażeni na represje najeźdźcy, czyli Niemców, i wielu z nich było zamordowanych. Nazwiska Polaków, którzy z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowali ludzkość żydowską w czasie II wojny światowej, zostały upamiętnione w Kaplicy Pamięci, znajdującej się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu, a także w Parku Pamięci. Swój 1% od wielu już lat na Fundację Nasza Przyszłość przekazuje pani Lucja Supińska z Moniek. Co więcej, mobilizuje do tego innych. Wiem, że pieniądze przekazane na fundację pójdą na dobry cel. Ostatnio oglądaliśmy piękny film Nędzarz i Madame, który był zrobiony właśnie za te pieniądze przekazane dla fundacji. Ona dba o Polskę, dla młodzieży, przekazuje dobre wartości, dla dzieci, dla starszych. Jest to pooglądać, jest to przeczytać. Także wszystko jest bardzo dobre. Numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość potrzebny do przekazania 1% podatku to 00009-1141. Odporność gospodarcza Polski jest dostrzegana przez agencje ratingowe. Utrzymują one ocenę ratingową Polski. Na ukłucie przez kleszcze należy... W ostatnim czasie krajowa gospodarka zmaga się z wieloma turbulencjami. Początkowo zostały one wywołane pandemią koronawirusa, a teraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Mimo tego światowe agencje ratingowe oceniają pozytywnie stan polskiej gospodarki. Jak wskazano w uzasadnieniu agencji Moody's, głównym czynnikiem dobrego wyniku są braki negatywnych skutków związanych z szokiem wywołanym pandemią koronawirusa. Wzrost PKB w latach 2022-2023 prognozowany jest na poziomie 3%. Pokrzyżować plany może konfrontacja wojskowa z udziałem NATO. Po jakimkolwiek ataku militarnym albo cybernetycznym na Polskę nastąpi natychmiastowa degradacja akcji ratingowych. Negatywne byłoby pogorszenie się stanu praworządności, a także dalsze zaostrzenie konfliktu z instytucjami Unii Europejskiej. Opozycja chce zablokować połączenie Orlenu z Lotosem. Senat przyjął projekt noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, którego celem jest wstrzymanie fuzji. Od 2020 roku PKN Orlen stara się o przejęcie Lotosu. Na fuzję musi się zgodzić Komisja Europejska, która postawiła konkretne warunki. Aby je spełnić, Orlen chce sprzedać 30% udziałów w rafinerii Lotos koncernowi Saudi Aramco. Węgierski MOL przejmuje 417 stacji Lotosu, a spółka Unimot bazy paliw. Według opozycji fuzja oraz sprzedaż części aktywów spółki Lotos może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Ta fuzja służy tylko i wyłącznie interesom Rosji. Senat większością głosów senatorów opozycji przyjął ustawę, której celem jest zablokowanie przejęcia Lotosu. Projekt na pewno nie uzyska poparcia większości sejmowej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Na szczęście Senat nie ma żadnych kompetencji w zakresie wstrzymywania fuzji Orlenu i Lotosu. Na szczęście nie ma kompetencji w zakresie blokady bardzo ważnej fuzji na polskim rynku energetycznym. Orlen zapewnia, że wynegocjowane umowy z podmiotami, które przejmą część aktywów Lotosu, są dobrze zabezpieczone. Spółka pozbędzie się ponad 400 stacji w Polsce, jednak równocześnie kupuje od spółki MOL blisko 200 stacji na Węgrzech i Słowacji. Senatorowie odrzucają jednak merytoryczne argumenty i atakują prezesa Orlenu Daniela Obajtka, krytykując jego plany utworzenie multienergetycznego koncernu. Robi to we współpracy ze swoją byłą księgową z Pcimia, która jest prezesem Lotosu. No to faktycznie z tego wynika, że Pcim jest najważniejszym zagłębiem kadrowym w Polsce. Współpraca z Saudi Aramco otworzyła z kolei Orlenowi możliwość sprowadzenia ropy z Bliskiego Wschodu. To kluczowe w kontekście derusyfikacji polskiej gospodarki. Mimo to opozycja utrzymuje, że fuzja Lotosu i Orlenu służy interesom Rosji.
Jeszcze w 2011 roku ówczesny premier Donald Tusk dopuszczał sprzedaż Lotosu Rosjanom, przypomina Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Z pewnością, jeśli połączymy Orlen, Lotos i PGNiG, Donald Tusk nie będzie mógł zrealizować tego planu i sprzedać Lotosu Rosjanom. Projekt ustawy blokujący fuzję Orlenu z Lotosem uderza w polską rację stanu, zaznacza ekspert do spraw energetyki Remigiusz Nowakowski. Dlatego, że dzisiaj jeszcze bardziej, po 24 lutego, kiedy wybucha wojna na Ukrainie, Polska potrzebuje silnych podmiotów gospodarczych. Połączone koncerny energetyczne na bazie fuzji Orlenu, Lotosu, potem PGNiG-u są w stanie działać na rynku globalnym, oddziaływać na takie podmioty jak Gazprom i inne. Decyzja Senatu nie ma żadnego przełożenia na trwającą fuzję, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jestem przekonany, że do fuzji dojdzie dla dobra Orlenu, Lotosu i całej polskiej gospodarki. Gdybyśmy 4 lata temu nie zaczęli procedury budowy koncernu multienergetycznego, to dziś nie osiągnęlibyśmy bardzo dobrych wyników. Orlen w ostatnim roku, w roku 2021, osiągnął zysk ponad 11 miliardów złotych. Warto pamiętać, że przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u łączny zysk Orlenu to zaledwie 2,9 miliarda złotych. Jest duże prawdopodobieństwo, że w maju Komisja Europejska wyda decyzję w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Zarejestrowanie połączonej spółki powinno nastąpić najpóźniej w lipcu. Zaczyna się sezon większej aktywności kleszczy. Ich ukucie może doprowadzić do poważnych powikłań, w tym problemów neurologicznych. Na ukucie przez kleszcza narażeni są wszyscy, mówi zoolog i leśnik dr inżynier Anna Wierzbicka. Jeżeli tylko wychodzimy z domu i idziemy do parku na spacer czy do lasu, jesteśmy narażeni. Trzeba zrobić wszystko, żeby kleszcz nie mógł się wbić w naszą skórę. To oznacza długie spodnie. Nawet jak jest ciepło, po prostu latem lniane. I najlepiej całe buty, jak jest gorąco, to typu tenisówki, jak jest zimniej, to po prostu takie zwyczajne buty. Dlatego, że kleszcze w większości wchodzą na nas z trawy lub niskich roślin. Około 70% kleszczy ląduje najpierw na łydkach, a dopiero potem po skórze czy ubraniu przemieszczają się w inne miejsca. Kleszcze przenoszą nie tylko boreliozę, ale także wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, który może być groźny dla zdrowia, a nawet życia. Najgroźniejsze powikłania, które mogą się zdarzyć, dotyczą porażenia ośrodka oddechowego i zatrzymania czynności serca. To są te najtrudniejsze przypadki, które wymagają obecności i leczenia w oddziałach intensywnej terapii i nie zawsze kończą się po myśli. Liczba pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu cały czas wzrasta, dodaje specjalista chorób zakaźnych, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Joanna Zajkowska. To są województwa zachodnie, bardzo dużo zachorowań jest na Śląsku, okazuje się. W województwie lubuskim, gdzie wydawało się, że nie ma kleszczowego zapalenia mózgu, również są potwierdzone. Jedyną pewną metodą, która pozwala ustrzec się przed skutkami zakażenia, są szczepienia ochronne. Cykl szczepień podstawowych obejmuje 3 dawki. Po drugiej dawce już mamy wygenerowaną odporność na wysokości prawie 100%. Trzecia dawka utrwalająca po 12 miesiącach wystarcza nam na najbliższe 3 lub 5 lat. To zależy od wieku pacjenta. Natomiast z doświadczenia wiemy, że nawet jeśli opuścimy tę dawkę przypominającą, to nawet do 10 lat nie musimy powtarzać tego cyklu podstawowego. Czyli nawet do 10 lat ten cykl szczepień podstawowy zapewnia nam bezpieczeństwo. Szczepienia warto rozpocząć już wczesną wiosną. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji o godzinie 10. Do zobaczenia.